Po raz szósty uczniowie zespołu szkół imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Monitoringu Wód. Młodzież badała jakość wody w jeziorze Selment Wielki. Uczniowie dokonywali pomiarów przejrzystości, poziomu pH, poziomu utlenienia oraz temperatury wody. Brali również udział w konkursach dotyczących ochrony środowiska. Woda w jeziorze jest czysta, stwierdzili uczniowie chemiaka. Sprawdzaliśmy dzisiaj czystość wody. Bierze się kilka próbek. Później dodaje się do tych próbkę tego wody, później dodaje się do tego różne odczynniki. A później trzeba to zapisać i porównać z normami. Nie zauważyliśmy żadnych różnych innych, nie wiem, ciekawych kwiatków albo zwierząt, które mogłyby pływać w jeziorze. Taka w ogóle akcja to jest bardzo fajna, interesująca i rozwijająca. Nasze badania polegają na badaniu wody, jakie mamy stan zanieczyszczenia, pH, ile jest fosforanów, azotanów. Najpierw poszliśmy do jeziora, nabraliśmy wody. Potem musieliśmy napełnić próbki i dodaliśmy po kolei wszystkich reagentów odpowiednich do badania. Po około 10 minutach wyszły nam wszystkie wyniki. Woda jest czysta, można się spokojnie kąpać. Wszystko jest ok, bez żadnych zastrzeżeń. Poprzez takie akcje uczniowie doskonalą swoje umiejętności w praktyce, powiedziała Małgorzata Niedźwiecka, nauczycielka z zespołu szkół nr 1 w Ełku. Badamy dzisiaj wodę jeziora Selment. Poprzez te badania młodzież doskonali umiejętności wykonywania oznaczeń parametrów wody. Są to parametry zarówno fizyko-chemiczne, jak i chemiczne, czyli azotany, fosforany, pH, temperaturę mierzymy. Po części takiej badawczej oczywiście młodzież uczestniczy również w części konkursu. Ta część konkursowa związana jest z wodą. Musieli wykazać się wiedzą na temat znajomości zagadnień z uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Organizatorem obchodów Światowego Dnia Monitoringu Wód jest firma Animex.